O w mordę, jak gorąco. Normalnie piwa się trzeba napić. O w mordę, ale syf. Nikt tu nie sprząta, normalnie co za burdelazy. No. O kurde mol. Idę na basen, może jednak wejdę. No kurwa, chyba mi nie starczy, idę gdzie indziej. No. No kurde, polska cebula, znowu tutaj nie ma wody. A myślałem, zawiodłem się, no i dupa. O, znalazłem coś w końcu, czym można się orzeźwić. Ach, zajebista woda. Zajebista. Dobra dubla nagram. Znalazłem coś, czym w końcu się można orzeźwić. Woda z fontanny. Ach. A tutaj nie można. A, to przepraszam, przepraszam. Bakterie rakotwórcze. Dobrze, dobrze. No kurde mol. Czym tu się orzeźwić? Jak tu nie można, no to pójdę sobie znajdę inne miejsce. Najlepiej jakiś pub. Albo jakiś bar. No i zapraszam do oglądania odcinka. Też nie wiecie, jak się orzeźwić w upalne dni? W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka propozycji, jak właśnie orzeźwić się w upalne dni. Zapraszamy do oglądania. I pierwsza propozycja to będzie w Ikei i zaraz zobaczycie, no co tam będzie do chłody. Bardzo tanie. I tu mamy lody za propozycję w Ikei. Tam są zwykłe na mała porcja za do góry. Na mała porcja za 60 groszy. Tam są no za 2 złote, no, za 2 złote w końcu. Za drogo. I tutaj mamy właśnie wskazane. Dobra, wrzucamy pieniążek. No. O, i dostaliśmy wafelek. Szykuje się bardzo dużo. Tak. Następnie wkładamy właśnie. Co? No, w klikaj. Opa. Op, w końcu, patrzcie, tu się odpierdamy. I robi nam się rozprzypięta. I takim oto sposobem mamy loda i teraz powiemy jam. Tak, jak smakuje? Mamy lód, nawet dobry, ale czuć bardzo, bardzo no bitą śmietanę. To no naprawdę to jest jakby taka bita śmietana w lodzie, ale dobry, bardzo. Idziemy dalej. I druga propozycja to jest propozycja z Lidla. Tu będzie też jeden produkt. No to zobaczcie sami. Jeśli wolicie takie lody ze sklepu zamiast lodów włoskich z maszyny, polecamy właśnie takie lody Corner z Lidla za złotówkę. Tak. I mamy czekoladowe, waniliowe, truskawkowe, a dalej tu mamy tylko sorbet, droższe, ale droższe, tak, kilka jest. Droższe. Dobra, idziemy do kasy. Idziemy do kasy i testujemy. No więc teraz powiem Wam, jak smakuje. Ja obecnie już jadłem te lody i powiem, że czekoladowe są najlepsze. Tak. Więc tak się prezentuje ten oto lód. Mamy tutaj takie malutkie orzeszki. Oczywiście lód i taka jakby polewa. I tutaj jeszcze mamy takie jakby ściany z czekolady, jak coś takiego. No, więc teraz testujemy. Naprawdę dobry lód. Pamiętajcie, polecam czekoladowe. I jest naprawdę smak wyśmienity. I nawet chyba lepszy od tamtych z Ikei, ale tamte też są naprawdę dobre. Więc lecimy do kolejnego miejsca i będzie to teraz Biedronka. Tak, wasz ulubiony sklep. Tak. I trzecia propozycja to jest Biedronka.
i zobaczycie coś tam z trochę innej kategorii produktów. Mamy wodę za 69 groszy z Oazy, tutaj pełno butelek jest i spróbujemy tej wody. No. Woda źródlana Oaza z Biedronki, niegazowana, 1,5 litra. Co tu o niej więcej powiedzieć? Kosztowała ile? 70 groszy widzę? 69 groszy, no, dokładnie. 70, no to 70. Tu jest pokazane, no co to jest. To tylko pani od chemii wie dokładnie. My tego nie wiemy. Za dobrych ocen z chemii nie mamy. No to trzeba spróbować. Jest trochę lepsza niż woda z kranu. Powiedzcie, jest porównywalna z wodą z lodowca za 350 zł za litr. Nie wiem, nie piję. Ja 300 zł to bym miał z takich, że 1000 chyba, czy ile, nie? I mamy do wyboru, proszę państwa, niegazowaną, gazowaną i chyba lekko, nie? Lekko te. To teraz kolejna propozycja z Biedronki. No i tak, teraz mamy jako rzeźbić, ale mamy teraz napoje i mamy za dwa. Mamy za 2,15 herbatkę brzoskwiniową lub cytrynową lub zieloną i malinową. I jest 1,5 litra. Ja bardziej preferuję, chyba wezmę teraz malinową. Ło, odmiana. Idziemy do kasy. Omówię wszystkie wody w sumie oprócz zielonej, bo nie mamy zielonej, ale już wcześniej piłem i powiem wam, że najlepsza jest malinowa. I polecam wam przed na przykład wyjściem na dwór właśnie zrobić zakupy w Biedronce i schować ją do lodówki, ale mimo że w Biedronce nie jest w lodówce, to i tak będzie chłodno. Jest naprawdę najlepsza i to pakuje jak taka herbata malinowa, ale jest naprawdę lepsza niż na przykład z Liptona. No z Liptona. Tak naprawdę jest według mnie najlepsza w ogóle wszystkie te herbaty. Teraz brzoskwiniowa też jest bardzo, bardzo dobra, według mnie jest na drugim miejscu. Też bardzo czuć te brzoskwinie, tak samo jak na tym malinowe czuć, maliny. I jeszcze mamy cytrynową, niestety zielony herbat wam nie pokażę. Też jak, naprawdę jak teraz otworzyłem, to poczułem taką cytrynę, naprawdę. Smaki są bardzo dokładne, ale jak mówię, na trzecim miejscu jest ta i na czwartym jest zielona herbata. A ile one kosztują? Kosztuje na przykład za 1,5 litra 2,15. Ale jeśli kupicie dwie, to wtedy chyba jest za 80 groszy jedna. Ale czasami są promocje, że jest za 2 zł. Tak. Więc według nas pokazaliśmy najlepsze propozycje, jakie są dostępne w sklepach. Z okazji wybicia na naszym kanale 100 subów, chcieliśmy wam bardzo podziękować, że byliście z nami i jesteście, i mamy nadzieję, że będziecie z nami. I każda nowa subskrypcja motywuje nas do dalszego działania, nagrywania filmików. I mamy nadzieję, że będziecie jeszcze z nami dłużej. I jeśli wy macie jakieś propozycje wasze, jak się orzeźwić w takie gorące dni, to piszcie w komentarzach. I zapraszamy was do subskrypcji naszego kanału. I łapki w górę pod filmem. Cześć!